Przerwy nie ma, let's go, lecimy dalej. Kolejny Survival Chaos 3-0. Ostatnia gierka nie była zła, natomiast miałem nafidzonego Chaosa, który miał 55 researchów, ja miałem 40, mimo że po prostu researchowałem ile wlezie. Więc, no, nafidzony Johnny, jak ja miał takiego fida, to by było fajnie, nie? No, zostałem porobiony. Porobiony. No, Orc Gladiators, ale ty cały czas spamujesz, że te Orc Gladiators, a to mówi, że to nudne jest, słabe. Słyszałeś o nowym dyrektorze finansowym w Activision Blizzard? Nie, nie słyszałem. Nie słyszałem, coś wymyślili sobie nowego? Kurde, jest masakra, to jest po prostu drama na dramie co chwilę. Trzeba byłoby zerknąć. Możecie mi opowiedzieć, bardzo chętnie posłucham. Bardzo nie posłucham. Go. No, no są, zarobki są po prostu denne. To są super. Zobaczmy, i co to jest? Zmień scenę spokojnie, ja wszystko kontroluję. Tamta scena jest po prostu ładniejsza, ładnie wygląda. Random, let's go, zobaczmy co tam dostaniemy. Dostałem... Nie taki zły wybór. Zastanawiam się, co ja tam wziąłem ostatnio. Wziąłem Reign of Chaos, ale zastanawiam się, czy by tutaj nie wziąć coś innego. Shivara replace Felguards. Destroyer. Tu, 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 tu. Lost Artifact, zastanawiam się. Radar Witch. Spell damage to redukuje. Jak się zastanawiam. Dobra, YOLO, zróbmy ten Reign of Chaos, YOLO. Może na endgame'a się przydam. Witch jest dobra, no ale spróbujemy sobie z tym zagrać, z tymi infernalami znowu. Pom, 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 baka, pom, bo, pa, pom. Weź orba! Spokojnie. RNG portal. RNG portal, moi drodzy. Dimension portal. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówicie, że kto jest nowym dyrektorem finansowym? Jest Denis Durkin. Kto to jest Denis Durkin, powiedzcie mi. Czekajcie, jeszcze tam ktoś powiedział. Strzałem z szacunkiem, ale czemu jest nudne niby? Ale co jest nudne? To, znaczy słyszałem, tak słyszałem, to w twojej kwestii leży to obronić, te słowa. Dobra, no to kim jest Denis Durkin? W jakich firmach pracował wcześniej? Czy mamy pikietować już teraz, bo prowadzą mikrotransakcje, czy co? Potrzeba więcej złota. 15 milionów dostał za podpisanie umowy, to nieźle. To nieźle. Dyrektorzy finansowi, moi drodzy, to widzicie, to fajna rola, fajna puszka jest. Dzięki, dla którego jest to powód do Activision po niedługiej przerwie, był finansowy Santa Monica w latach. Okej. No kogoś tam muszą mieć, no. Kogoś tam muszą mieć, moi drodzy. Tak działa ten biznes. Wow, Time Roy tutaj ma trochę... Z tymi undeadami rzeczywiście nieprzyjemne sytuacje. No to go tutaj powolniłem, to dobrze. To niezłe oszczędności. Przynajmniej nie Amrita Ahuja. Bo to się mówi Ahuja. Ahuja. Długo się upgrade'y robi, masakra. Badania zakończone. Nie zapomnę upgrade'ować tych infernali. Wiem, tylko że ja je upgrade'uję jak już to na endgame zazwyczaj. Są to warunki oszałamiające, przynajmniej z perspektywy zwykłego zjadacza gier. Samo złożenie podpisu na umowę wzbogaciło CFO o 15 milionów dolarów. Otrzyma do tego on pakiet Activision ograniczeń... Czekaj. Otrzyma on pakiet Activision ograniczeń zdolności w 15 milionów dolarów oraz bon w wysokości
Tegorocznie wynagrodzenie wychodzi 900 tysięcy dolarów oraz ewentualna premia za osiągnięcie założonych celów. Ja pierdziela. A my tutaj, kurde, o średnią krajową walczymy. Żyjemy za średnią krajową, za 2000 zł, moi drodzy. 2000 zł, a ten koleś 900, kurde, dostaje rocznie. Piękne pieniądze, to jakby trzeba osiągnąć taki sukces. Uj, poszedł, kurde, Infernal, świetnie. Na mida, nie tam gdzie trzeba, poszedł na mida. Na mnie się zupgrade'ował? Na mnie się zupgrade'ował. No i kurde, elegancko. No i elegancko. Czyli kasą, żeby ich uratował. Może i tak, może i tak. Z drugiej strony pamiętajcie, że to jest też wizerunek, nie? Jeżeli dana firma traci twojego agenta biznesowego, to to też trochę znaczy. Modernizacja zakończona. Jep, kurde, Felgar tu wjeżdża już na ostro. Ale orkowie, no tak, mamy nerubianów, orków i troli, tak swoją drogą, więc naprawdę mocne rasy. Mocne rasy, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Teoretycznie tego Dead Coila byśmy wzięli, to też regeneruje nam trochę życia. Instantly heals unit. Unit lost. A teraz miliony sobie odbiją na grze, znaczy wiecie, to jest 15 milionów dolarów, które nie pójdzie na tworzenie gry, nie? I to jest całkiem ciekawe. No ale to wiecie, no 15 milionów, co to jest 15 milionów? No dobra, let's go. Robi się na tego mida. Jakieś te upgrade'iki sobie porobił. Tak czy siak puszuję, zobaczcie, że mam tutaj 3 upgrade'y. A ten dalej puszuje mnie. To nieźle. Badania zakończone. Badania zakończone. Robimy upgrade spajerka naszego tutaj na środeczek. Tutaj dominuje. A to mi się nie podoba. I tu na razie nie ma potrzeby upgrade'ować. Mimo wszystko, że mam upgrade'y, to i tak tutaj nie jestem w stanie. No ale dobra, może teraz trochę się wyleczę. Lepiej. Przeżyję może trochę, chociaż nie, no tutaj ktoś się nastakował. Troll Empire. Not like this. Wprowadzam skina do broni w Call of Duty i nowego mounta w ten i odbiłem sobie te 15 milionów. No. Nie sądzę, żeby to się w takim nakładzie sprzedawało aż. Teraz porobił sobie upgrade'iki. No i popatrzcie, Infernal na mida. Infernale są mocne, powiem szczerze. Taki, jak trochę taki mini bohater, bym powiedział. Czemu narobienie przestali słuchać Old Godów? Bo wydaje mi się, że tak trochę mieli wylane. Wydaje mi się, że Nerubianie przestali słuchać Old Godów, dlatego że część z nich zaczęła, jakby dołączyła do tego. Znaczy, czekaj. Bo to zależy, tak? Bo zależy, czy rozmawiamy o Nerubianach, którzy po prostu zostali zabici i wskrzeszeni przez Lich Kinga, tak? Przez Ner'zhula generalnie. Bo to są nieżywe pająki, które tak nie za bardzo się lubią.
Odbited, moi drodzy, odbited. O Boże, ten infernal pomógł mi odpuszować całą linię na środku. Nowy dyrektor finansowy i cyk, a bo wowie o jednego tego dolara w górę. Nie, tak nie działa. Jedyny chyba przypadek, w którym oni zwiększyli ten rzeczywiście abonament, to było w UK chyba? Ale to było chyba spowodowane czymś innym. Nie mam co puszczać niczego na mida, bo tutaj nic nie ma. Ten fighter pójdzie i zginie, więc w sumie nie ma co. Nominowałem mida. A robimy upgrade w takim razie. Lifesteal regeneration. Nie ma co mida robić, bo ja tego mida przepchnę po prostu. I tyle. Nie opłaca mi się rzucać bohateru, bo ten bohater później tu sobie po prostu weźmie i zginie, nie? Jeszcze infernal tu mi się pojawi, no to tym bardziej nie ma sensu. Ile będę tam zakończył? Dałoby jakiś armor w końcu zrobić, bo nie mamy armora. Tak po 110 funtów na miesiąc to nie jest dużo. No dla nich tak, dla nich tak. A ten Infernus, kurde, tu jest nieźle nastakowany. Jakbym puścił tu bohatera, to tym bohaterem jeszcze szybciej by zabijali te jednostki i by po prostu przeszli tam i zostaliby pozabijani. Tu nie mam co puszczać, bo on dojdzie do połowy i zostanie zabity. Więc jedynie co, to tutaj na dół by się bardziej opłacało rzucać, ale to już lepiej zrobić upgrade'y. No nie ma nigdzie przypadku, w którym mógłby się nafarmić ten nasz koleś, więc nie ma co. Dopóki mid się znowu nie zrobi, czyli jak to przejdzie, to spoko. Jak to wszystko pójdzie do niego, to już będzie ok. O, i teraz dopiero mogę bohatera puszczać. Teraz to się dopiero będzie opłacać. No tymczasem, no... Let's go. Tutaj trzeba będzie też, kurde, reduce damage i tak dalej porobić. Tak, trzeba Rain of Fell wziąć za chwilę. Zaraz damy to wszystko, zaraz to porobimy. Ale to się wpakowałem. Inferno jest naprawdę mega mocny, mega fajna sprawa. A to wziął warriorów tych takich wzmocnionych sobie, z tego baraku tutaj. Chyba lepsze wybory, ale... co tam? No, w końcu mi skończył tutaj ten mobek. Dobra, mam przynajmniej trochę spokoju, żeby móc sobie tutaj porobić. No what the fuck, ja nie wiem gdzie są ich te. Gdzie jest mid? Gdzie? Ja nie mam gdzie bohaterów wysyłać, what the fuck? To jolo, no. Redukujemy im damage. Fellstalker armor, można by walnąć. No, ale teraz to się nastakuje i spoko będzie. Shifty. Tak, poróbmy klasyczne upgrade'iki tutaj jeszcze. O Boże, ten infernal. Boże, ja pomagam tym infernalami czasami im. Badania zakończone. Te infernale tu możemy drop rate, czyli dodatkowy drop rate, a to jest drop size extra shards, dodatkowy infernal jeszcze. Na sam koniec będzie fajne. Zele kończę live? Nigdy nie kończę live'a. Siedzę do końca świata. Dobrze, do przodu. A wow, co, rozmowy na temat gier mobilnych? Na pewno fascynująca jest ta rozmowa.
Badania zakończone. No i to jest dopiero, to mi się podoba. 3, skauty tu wjeżdżają. No i w końcu jest gdzie farmić bohatera. W imię Manrota. Let's go, let's go. Dobra, czy on tutaj walnął tutaj w tą stronę bohatera, na orka, się mu nie dziwię. Go, grydziki, go, 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 go. Mam już jakieś czwarte, 4 miesiące i dalej mam czasami problem z trafieniem w przycisk. Czekaj, czekaj, czekaj. Aha, te patenty. Generalnie to ja z Nagą zrobiłem tak na początku, że po prostu takie naklejeczki były do zestawu i ten rządek oraz ten rządek miałem takie naklejki na guzikach, przez co byłem w stanie odróżnić te przyciski i się z tym uczyłem. I bardzo szybko ogarnąłem sobie, jak to działa. A, czyli jednak tutaj walnął gdzie indziej tego. A, dał na środek. To niezły cwaniaczek. To niezły cwaniaczek. A redukujemy im obrażenia. Chwała pladze. To do mnie? Nie. To ma większe kłopoty. A nie, na środek. Ten Magteridon to się kurde wziął tam. To nieźle wpierdzielił. Nie powiem, że nie. No, poszedł na mida, zajebiście, dobra. Mi się podoba. Przywitaj się swoim małym. Wow, tutaj Arthasa puścił. Rohan tu przydałoby się, żeby wziął i umarł. Właśnie ten Infernal tu się puścił. Nice! Dobrze! Dobra. Na szczęście nie będzie miał many, to mi się podoba. Idziesz tyle. Jak to miasto jest z tymi upgrade'ami? 2, 3, z armorem trochę się jednym stoją. Mam być szczery, ale tak to jest chyba dobrze. 5, 3, dobra. Dobra, dobra. Armora sobie jeszcze puszczę i na odpuszczowanie tutaj coś mu rzucimy. Jakiegoś kurde Fire Lorda. Arthas mu też zginie i tego trala jeszcze. Ja pierdzielę Magteridon. Przyszedł Magteridon, władca Outland, rozpierdolił Rohana, kurde, Arthasa i trala. Elo. No i elo. Badania zakończone. Oczyści ich ogień. Badania zakończone. Sfokusujemy sobie to tutaj.
It's going good, it's going good. Właśnie to jest o tyle spoko, że to tutaj Fear Aura sprawia, że ja im redukuję praktycznie wszystkie ich upgrade'y. 30% to jest w zasadzie wartość ich paru upgrade'ów, więc jest mega spoko. Kurde, tego trala to już mógłbym, kurde, pójść i zacząć bić, no. Bijcie tego trala szybko. Ragefire, co? Piąty. Uuu, jeszcze zatrzymałem ich, zajebiście. Posiłki dla trala, no. Nope. O, i Magderidon, boom level. Nice. No ice, moi boys. Mam 600 many dalej, więc... ja myślę, że JD. No, na razie tutaj nie 1500-towałem. Za króla Lisza. Dobra, jak on tutaj za króla liszuje. Zastanawiam się. Co? Jolo, spróbujmy. Pójdźmy do D. Badania zakończone. Modernizacja zakończona. No, ten fokus, kurde, nie tam gdzie trzeba. Dawaj, Magderidon, kurde. Jeszcze tam mu wjeżdżam od boczku. To niezły kłopocik, to trochę kłopocik. Trochę kłopocik. Pan na Nexus zajedę, what? Za plemię mrocznej kuchni. Za plemię mrocznej kuchni. Tutaj fajne ataki, fajne, fajne. Czyli jednak mi Magderidona zabił. Możemy teraz się tak wymienić troszeczkę i puścić... Do góry coś by się przydało puścić, kurde. Się tam bardzo fajnie ten stakuje. Coś wypadałoby puścić, ale spróbujemy. Za antychrysta, diabeł, bies, lucyfer, książę ciemności, Belzebub, upadły anioł, kusiciel, Belial, lewiatan, wielki smok, król Babilonu, władca Tyru, kusiciel, syn zatracenia, ojciec kłamstwa, przechuj, a nade wszystkie najchujowsze chuj, what the fuck. Teoretycznie wypadałoby coś puścić na środek, ale dobra. Będę tego żałować, bo tutaj idzie do mnie armia nieczysta. Uuu, fajny infernal, to jest fajny infernal. Ach, uuu, puścimy tutaj tego. Magderidona, co tam? Niech się męczy. Trzeba było tego Dreadlorda podlevelować. Zastanawiam się, gdzie on to rzucił. Ja bym podlevelował trochę tego naszego Dreadlorda. Te ostatnie rzeczy, te ostatnie upgrade'y, które są w wieżach, to są upgrade'y z tego tutaj, tak. Czyli na przykład wybierasz taką umiejętność, która sprawia, że odblokowuje dodatkowe poziomy w tych, tam level 4 i tak dalej, nie? Więc to jest to. Muszę pożerać, muszę.
Level it! Level, 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 boy! Kuruzin. No dobra. To jest chyba Edgemaster, to jest Assassin chyba. No mam tutaj przygotowanego Fire Lorda w razie czego. Spoko. Burns mana na nicie, tak. Weźmy tutaj, tutaj tego Cleave'a. Dispel buffs in the area. A on tutaj ma ten rage jakiś? Chyba tu robi ten rage, nie? Tak, tak, tak. O Jezu, ja tego nie wziąłem jeszcze teraz. To jest must have, kurde, ja tego nie wziąłem. Zapomniałem, że ja tam mam buffy. Dispel buffs in the area. To się na pewno przyda. To nieźle. Powiem wam, że idzie nam super. Jak na razie. Na razie idzie po mojej myśli wszystko. Dobra, Anime Dead jeszcze sobie zróbmy teraz, level 3. Chwała Plaza. Jeszcze idzie ten, to super. To jest w zasadzie taki mini zamiennik bohatera na chwilę obecną. To jest super. Robimy Anime Dead i będzie spoko. A taki trochę lewy bohater, ale zawsze coś. Dobra, no w końcu teraz, kurde, Magderidon chyba przedobrzy. Nie mogę się doczekać, to będzie super. Bo to jest in the area, to jest per buff. A bo to leczy, a bo to AoE zwiększa po prostu. Jakie jest? 100? 75? To 75 to nie jest chyba dużo. AOE. AOE. Zmienimy sobie, kurde, ekonomkę większą. Większą, lepszą ekonomkę. Tego Rage Pyre'a rzucimy na górę, myślę. Nie, prawie jeszcze go zabiłem, tutaj patrzcie. Pod jego własną bazą nie prawie skosowałem. O Jezu, jak ja tutaj gold terminuję. Research, dobra, no w researchach nie jestem ten. Fest ma trochę lepsze researche, myślę, że nie. Spokojnie. To ta goldzie ten, Fetson tutaj trochę jest niebezpieczny. Ładnie. Trochę zjebałem, totalnie zjebałem. Właśnie tak Magderidona miałem na górę dać, zapomniałem, że ja tutaj nie mam żadnego bohatera. No chyba, że mi zaraz zginie ten, Tichondrius. Tak, Tichondrius mi zginie, dobra, to spoko. Tichondrius zginie, to jakoś to wytrzymamy spokojnie. Na razie dałem sobie trochę tych obrażeń. Dobra, Tichondrius, gin, dawaj. Dobra, jest. Kalkulatoret, moi drodzy, kalkulatoret. Jeszcze poszedł, nice. Muszę pożerać duszę. Jego Arthas to tak dobrze żyje. Kurde, gdybym miał tutaj upgrade z Pyre'a na wyższym. Twoje życie będzie brzmieć.
Jezu, czy tu idą trzej bohaterowie? Raz, dwa. Dwóch bohaterów tu jest, dobra. Ty, Magderidona może się jakoś wybronię. Au, 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 rage fire. Not nice, to nie jest dobrze. Trzeba będzie środek jakoś do tego. Dobra, środek będziemy musi wybronić, ale to wybronimy sobie Tichondriusem. Znaczy nie, nie, Boże. Tym Lordem. Przybywam z ciemności. O, niezły Samuro. Dobra. Żyjemy. No to mamy upgrade 7. Teraz pakujmy warmor. Pakujmy warmor, nie wiem, naprawdę. Uuu, ale kurde wywaleni. Bez tego bohatera, jak on będzie, to wybronimy, więc na razie nie chcę nic tutaj puszczać. Dobra, Tichondrius wziął i umarł, ale co on tu mi tu puścił? Sybanaskę. Czyli tego, dobra. Na dół i let's go. Spokojnie, spokojnie. Upuścimy tutaj sobie wszystko ładnie. 2-5 tylko, no. Stary. Idą sobie fajnie farmi, fajnie, fajnie. Nie powiem, że nie. Tichuś, Tichondrius. Do głowy. A, opuszczę upgrade zwykłe, tak, tak. Za co robię? Ragefire tutaj będzie. Na razie muszę tutaj przeupgradeować sobie to, żeby mieć. Badania zakończone. Uf, na razie się wszyscy jeszcze trzymają. Powiem wam, że tutaj to się tak trochę stakuje ładnie. Powiem, że nie. Czat jednego człowieka, tak jest. Są donaty włączone, są jak najbardziej włączone. No i dobra, i co tutaj jeszcze? Come on, come on, come on, puszujemy to, nice. Badania zakończone. 4. To sobie weźmiemy. Tu nie doszedł. To dziwne. Możliwe, że dałeś się może po mniejszą kwotę niż tam była. Już tam jest, że tak to powiem. Przewidziana ustawowo. Ale będzie.
Badania zakończone. Jak przytrzymamy sobie tutaj. Ma wjazd, kurde, od dwóch stron, nice. A musi kontrzyć coś ginie. Bardzo tłanie. Uruzin. Infernale sobie upgrade'ne, tak. Ale to wiecie co, za chwilę. Na razie mam tu ważniejsze rzeczy do zrobienia. Mocny, tylko to jest taki mocny assassin, powiem szczerze. Fokus na kamerce. Jezu, dziękuję bardzo, anioł. Dziękuję bardzo, anioł. Za chwilę przeczytam twojego donata, tylko pozwól tutaj, że dokończę gierkę. Dobra. No i tak, jak tam to wygląda? 7. No to basic ten armor. Trzeba jeszcze walnąć. Walniemy tam do góry jakiegoś bohatera jeszcze. Co by tu walnąć? Pitlord może? Pitlorda. Na środek Dreadlorda. Te baraczki zrobić. Infernale same z siebie całkiem fajnie działają. Wiecie co? Ja nie wiem, kogo ja się bardziej boję. Wydaje mi się, że bardziej boję się... Myślę, że bardziej boję się tego tutaj, na midzie. Orka. Research. No, to jest bardziej przeciwnik dla mnie, więc... Sorry dude, I got to. Sorry dude. Modernizacja zakończona. Sorry dude. Twój ból będzie nieopisany. Te, co jest? Teraz zobaczysz, co jest. Rozbiór orków. Orkowi wierzyłem w Time Roya, dobrze. Trzeba rozebrać orków, bo orkowie są najbardziej niebezpieczni moim zdaniem. Orkowie są najbardziej niebezpieczni. Posmakuj mojego ostrza. Nie
I moi drodzy, cyk. Moi drodzy, kurde! Chyba wygrywanko tutaj mamy. Wygranko jest chyba Nexosa. No ale to jeszcze trzeba uważać, bo to różnie może być. Magderidona on zabije. Level 20 Rokan. No dobra. Teraz tu musimy się poupgradzić, że tak to powiem. Rate. Dodatkowego Infernala możemy sobie spawnić. Dobra, let's go. Przyda nam się. Na endgame będzie spokojnie. Badania zakończone. Dobra, to jest face shift jakiś. Easy. No tutaj idzie trochę do mnie nieprzyjemna taka fala. Nie powiem, że nie, ale już mam przygotowanych dwóch bohaterów, żeby to ogarnąć sobie, więc... Spoko. I o to tu chodzi, że kto kogo? O to chodzi, kto kogo? Bo ja tutaj powiem wam, że... Mam dosyć fajną sytuację, chociaż z drugiej strony tak teraz patrzę, że... trochę będzie trochę ciekawie. Ale dobra, do góry obronimy się najwyżej Doom Lordem. A, nie, dobra, puścimy do góry Dreadlorda, a tutaj na dół puścimy dwóch tych i będzie Gites, myślę. Myślę, że będzie Gites. Myślę, że Rexar poszedł jeszcze na mida, to mi się nie podobało. Wspieramy na bohaterów. Co myślisz o Warcraft 3 Reforged? Czy myślisz, że ta gra będzie grywalna jak stary Warcraft, czy tak nie? Znaczy, stary Warcraft już jest grywalny, to nie tak, że nie jest. Natomiast... ciekaw jestem, czy... Ludzie się skuszą, chociaż to jest taka era remasterów teraz, nie? Teraz remastery to jest coś. Więc zastanawiam mnie to. Ale tutaj będzie kurde ostro. Wszystko ponadprogramowo możemy wjechać tutaj. Dobra, teraz tylko trzeba dobrze to wytimingować. Manor został uśpiony. Survival KS na Reforge'u. Tylko problem jest taki, że Reforge będzie działał, znaczy na tym, tylko że wszystkie customowe modele, które zostały wgrane do tych customowych gierek, no niestety, że tak to pewnie nie będą działać, nie? Dobra, tu robi się nieciekawa sytuacja, to powiem, że nie. Robi się bardzo nieciekawa sytuacja. Rokan musi zginąć, powiem szczerze.
Rokan has to go! Taktycznie smart to zagrać, powiem szczerze. We smart boys, we smart. O, biedny Rexar. Sam tutaj kurde nic nie zrobił, wybroniliśmy się. No to teraz kurde, trzeba będzie tutaj coś pusznąć. Timeroy skasowany. Lecimy. GG Timeroy, GG. Mam nadzieję, że on nie ma już tam bohaterów. Mi się wydaje, że już chyba nie ma. Face shift. Plus 5% drop rate, go. Już nie ma innych upgrade'ów, to wystarczy te upgrade'y robić, będzie spoko. One additional drop site. No musimy teraz wyjaśnić tylko tego gościa tutaj. Ten lewy barak, ten jest uszkodzony, ale i tak czy siak nie zadamy tyle obrażeń, więc muszę zadać temu tutaj barakowi trochę obrażeń. Jak ten barak dostanie trochę obrażeń, to będzie spoko. Niemniej jednak ja jestem jak Ameryka. Ja prowadzę wojnę nie na swoim terenie. Fetson ma tutaj trochę jazdy. Korgal! Dobry Korgal, bardzo dobry Korgal poszedł. Naprawdę bardzo dobry Korgal poszedł. Zabrał mi manę, cwaniaczek. Zabrał mi manę. Patrzcie go. Modernizacja zakończona. G to the fucking G, boys! Sound of the wind! Dobra, ale miałem to dobra rasa, powiem wam, że lubię chaosem grać. Ale oni też mieli dobre rasy, to żeby nie było, nie? Przecież to jest... To jest przecież nic innego jak... No troll i ork, no troll, ork. Nerubianie może dopiero w lejcie się rampują, chociaż tak wydają się być takie trochę mech. Ale tak czy siak, udało nam się bardzo ładnie wygrać. Badania zakończone. Badania zakończone. Kto będzie moją następną ofiarą? Badania zakończone.
Mamy tutaj chatkę level 3. Ten Korgal, powiem wam, że ten Korgal jeszcze może mi tutaj nabruzić. Ten Korgal jeszcze może mi nabruzić. Ale tu chyba mam już dla niego przygotowane coś, cokolwiek. Tak czy siak, właśnie w tej grze chodzi o to, żeby nie tylko ja, żebym ja udupił przeciwnika, tylko zrobić tak, żeby ktoś inny udupił go za ciebie. Jak zrozumiesz to, to już jest mega spoko, nie? To jest niebezpieczne, nie powiem, że nie. Ja jeszcze many nie mam w ogóle. Więc w zasadzie... A, dobra, nie, to jak już mam Doomlorda, to spoko, to już easy. To już jest... Oj, soj. Doomload. No, zaraz będzie kazaczek jeszcze, więc... Posmakuj mojego ostrza! Chaos jest mega OP, naprawdę, bo jakby kontruje bardzo wiele jednostek, na przykład orkowie i w ogóle tego typu rasy mają przerąbane przy orkach, dlatego że ja im mogę po prostu wyłączać te buffy. Ale się tam rampi. Ale się tam łampi. Łampi, rampi. Upgrade na towerach, to takie te upgrade na towerach, to co to jest? To, że manę wysysa, to, że może się face shiftować, jakieś obrażenia, ja nic takiego, powiem szczerze. Że te towery tutaj, to, no, ale to chyba nie działa na bohaterów, nie? Z not effect special units, no. Jeszcze walczy ostatnimi podrygami, no. Ale tutaj dużo nie zrobi, no. Patrzcie, jak się tutaj spełniły. Holy shit! Teraz to mają przejebane! Additional drop site. Oh, wow. Te drop sighty. Holy shit! To jest OP. No, minus, aura tam minus 30% damage, bo ona jest uniwersalna, nie? Niezależnie jak dużo obrażeń zacznie ktoś robić, tyle tak... Tak po prostu ty mu to redukujesz, flat. Teraz w dupie, to już teraz to wyślę. No, teraz już przypieczętowałem zwycięstwo. Przypieczętowane zwycięstwo. Podoba mi się, to była dobra gierka. Te infernale są przejebane, na endgame'ie infernale są super. Dodatkowe drop sighty. Nice. Strzelił mi w mojego baraka, kurwa. Czemu ty, pajacu, w mojego baraka strzelałeś? Było strzelić w tego, Szumna. A ty zresztą. Absolutely man. Nie, to i tak byś już nic nie zrobił. Chociaż może. Nie, dobra, nie, to już rzeczywiście. No, rzeczywiście ja zostaję twoim przeciwnikiem teraz, więc... Ty, Ragepire, what the fuck, soul echo. Ale mnie tu przyfokusował. A, bo to dwóch bohaterów, te Rokkan i Vol'jin mnie tu skasowali. Patrzcie na to! Jeb! 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 I patrzcie tutaj! Jeb, jeb, jeb! I tutaj! Jeb, jeb, jeb! Fucking infernale. Ja cię zmiażdżę! Weźmy sobie to tutaj, o. Kolejny Korgal. O, nie wiem.
Za kok Natana. Na tym dołem idzie już, kurde, niezła śmierć. Śmierć kroczy. Barak stracony. Spajki jeszcze. O Jezu, Spajkiego na niego jeszcze wysłał. Patrzcie, jak on mi jeszcze pomaga. Jakie to jest taki round fuck. Patrzcie, ten Spajki stąd będzie szedł tu i tu. A ja tu go dowalę, a on jeszcze idzie mi pomóc tutaj, żeby szybciej skończyć tę grę. GG. Dopnijmy to zwycięstwo. Napawajmy się moim zwycięstwem. Nie, tak naprawdę chłopaki, bardzo dobra gra. Dziękuję za giereczkę. Bardzo miło było. Miło było pograć. Sorry Fetson, ale musiałem, znaczy bardzo mocno save'owałem tą gierkę. Po to, żeby właśnie wywalić, ale myślę, że to ulti na środku zrobiło grę. Totalnie. Ja mu zrobiłem ten środkowy barak, to już raczej było pograne. Znaczy musiałem na niego się sfokusować, bo jeśli chodzi o... No zobaczcie, że on, Fetson miał 51 upgrade'ów, więc w zasadzie był drugą, jakbym się sfokusował na trollu, to wtedy zniszczyłbym trolla, fakt, ale bym wtedy walczył z orkiem, a to nie ma sensu. Lepiej było właśnie osłabić orka jak najbardziej i żeby jeszcze inni mi po prostu pomogli dookoła i tyle. Nie wiem już co robić, kurde, z tymi upgrade'ami. Is Surrender Monkey. No to nie wiem. Fetson się poddał, nie żyje. A jeszcze tego tutaj podobalić. Uuu, 4 dropsite, patrzcie na to. Boom, boom, boom. To jest obskie. GG, moi drodzy, GG. Zobaczmy, jak to wyglądało w Goldzie. W Goldzie miałem 96 tysięcy, Fetson był w zasadzie drugi. Gold per minute, no tutaj totalna dominacja. Unit scale, dużo jednostek zabitych. No to nie, to jest domination. Dobra gierka, dobra gierka.